Wraz z końcem roku nadszedł czas podsumowania inwestycji infrastrukturalnych w gminie Kolbudy. Kończymy ciąg pieszo-rowerowy. Mówię o tym dlatego, że to jest ostatni etap i będzie można rzeczywiście piechotą od Kolbud dostać się do Gdańska z małą przerwą. Myślę tutaj o obwodnicy Trójmiejskiej. Budujemy drogę dawno obiecaną, Bielkówko-Pręgową, ulicę Kościelną. Skończyliśmy inwestycję, która rozpocznie budowę drogi Ostróżki-Buszkowy. Kończymy budowane w tym roku wodociągi. Kończymy kolejny etap również kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Czapielsku. Pracujemy cały czas nad budżetem na rok przyszły i lata następne. Dużo w tym budżecie tematów związanych jest z oświatą. Jest jeszcze wiele inwestycji, które są w trakcie realizacji. Rada Gminy właśnie ustala harmonogram kolejnych prac. Nie jest to łatwe, żeby wszystkim dogodzić, ale idziemy po kolei, bardzo konsekwentnie z zakresem prac na rok przyszły, zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym i z najbardziej naglącymi mieszkańców gminy Kolbudy potrzebami. Na budżet inwestycyjny, w którym powinniśmy się zmieścić w około 15-16 milionach złotych, mamy wniosków na ponad 40 milionów. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, w minionym tygodniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Glazurowej w Kowalach. Wystąpiliśmy o dotację do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Potocznie mówi się na to schetynówki. Idąc dalej od strony Kowal w głąb gminy Kolbudy, chcielibyśmy od ronda w Bąkowie, właściwie w stronę Jankowa, zrealizować obiecany już dawno mieszkańcom chodnik. Przymierzamy się do modernizacji dróg w samej miejscowości Kolbudy. Gmina Kolbudy sukcesywnie zmienia się do coraz to nowych potrzeb mieszkańców. Świadczy to o jej dynamicznym rozwoju.